Halo, halo, jesteś gotowy? No tak, jasne. Na co? No właśnie na co? Dzisiaj jest nasz marynarski egzamin. No tak, ja zawsze... Tak mi się dzisiaj w sumie nie chce. Rób jak chcesz, ale ja nie mam zamiaru stracić na mojej szansy. Jakiej szansy? No, po prostu mam dziwne wrażenie, że w tym odcinku się wydarzy coś szczególnego. No to co, idziesz, czy nie? No idę, ale mi się tak nie chce. I właśnie dlatego musisz się ruszyć, no. Tak w ogóle jesteś przygotowany? Uczyłeś się, ćwiczyłeś, szukałeś, zrobiłeś zadanie z poprzedniego odcinka? To jasne, tak. Tak, znalazłem taki list do Hebrajczyków. List też przyszedł do mnie. Mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam wierzę przewodzi i ją wydoskonala. No widzisz, no to się ruszaj. Zwaź w ogóle, nie. No niby powinienem, ale przez te kilka miesięcy siedzenia przed komputerem to ja tak... Straciłem się. To wiesz co? Mam coś specjalnie dla ciebie. Księga Izajasza. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. No łatwo mówić, ale wiesz co? Ja tak czuję się jak... Telefon bez prądu, ale ze mnie poeta. Bez prądu. No chodź już! Może znajdziemy coś, co tobie i mi poprawi trochę kondycję baterii. I weź się przebierz. Musimy dzisiaj ładnie wyglądać. Ale gdzie? Na kolejnej wyspie, na trasie naszego wędrowca. Zaglądnijmy tam razem z naszą wspaniałą załogą. Myślę, że może też tam spotkamy naszych kapitanów. Ahoj, kapitanie. Daniel, ahoj. Ksiądz Daniel, ksiądz Sylwester, gdzie wy jesteście? Załoga gotowa do egzaminu. Może najpierw coś zjemy. Macie, jakie tutaj fajne te pomarańczka w ogóle. Ale wiem, że tak jestem głodny. Stój, poczekaj, bo to wszystko jest jakieś takie podejrzane, dziwne. Szczęść Boże, witajcie. O, jest ksiądz wreszcie. A gdzie ksiądz Daniel? Bo my jesteśmy gotowi. No, a potem coś zjemy. No, może zjemy, a może nie. To jeszcze nie wiem. Ale z księdzem Danielem to jest jakaś dziwna sprawa. Zawsze ksiądz Daniel był taki obowiązkowy i bardzo punktualny. Miał być tutaj. Umówiliśmy się z nim na konkretną godzinę. A jego jak nie było, tak nie ma. Na zakończenie tamtego odcinka powiedział, że przyjdzie, że będzie, że wszystko będzie przygotowane, ale czekamy. Może wkrótce się pojawi. Albo wiecie co? Poszukajmy, bo może zostawił gdzieś tutaj jakąś wiadomość od siebie. Chyba ma. Chyba jest. Co to może być? Popatrzcie. Jakby list. Kochani marynarze z wędrowca do świtu. To od księdza Daniela. To, my. To, co wczoraj było tylko zabawą, dzisiaj stało się smutną prawdą. Nasz okręt został naprawdę zaatakowany przez piratów. Na razie zażądali tylko jednego zakładnika. Zgodziłem się nim być ja. Więc póki co wam nic nie grozi. Ale jutro mogą być kolejni. Dlatego bardzo proszę, zróbcie wszystko, aby ratować mnie i siebie. Spróbujcie mnie odnaleźć, bo tak naprawdę będę cały czas bardzo, bardzo blisko. Aby mnie uwolnić, musicie tak jak w naszej narnijskiej opowieści,
odnaleźć 7 cudownych mieczy i wszystkie razem złożyć na stole Aslana. Miejsce jej ukrycia znajdziecie na mapie dołączonej do tego listu. Ale szukajcie prawdy, a nie bajek. Mam nadzieję, że mądrzejsi o wydarzenia, jakie przeżyliście do tej pory, zrozumiecie to, co najważniejsze. Liczę, że już niedługo wszyscy się spotkamy. Podpisał się ksiądz Daniel. Widzisz, po co była ci ta zabawa z piratów? No, wywołałeś wilka z lasu. Nikogo nie wywołałam, a wilki zostały pokonane w pierwszej części? No tak, ale jak pamiętacie, ani biała czarownica, ani zielona mgła, ani jej słudzy nie odpuszczają. Wiecie co? Musimy się zastanowić, co z tym wszystkim będziemy dalej robili. A ja to bym sobie coś usiadł, zjadł coś. Ty to myślisz tylko i wyłącznie o jednym. Tak. Ja chyba nie przełknę ani Kensa. Musimy szybko coś zrobić, tylko co? Wiecie co? Przede wszystkim to musimy szybko pozbierać nasze myśli. Co już wiemy do tej pory? Okej, okay, no to... Gdzie byliśmy i co robiliśmy do tej pory? No konkretnie. No, płyniemy na wschód drogą wiary, która się staje coraz bardziej dziwna. A jednak jest bardzo jasna, tylko trochę pomyślcie, gdzie byliśmy najpierw? No to najpierw zaatakowali nas piraci. No, za siebie. No, słuchajcie, tak, najpierw zastanawialiśmy się nad tym, jak działa zło. I widzieliśmy je w sobie. To był taki jakby akt pokuty, prawda? No, a później trafiliśmy na wyspę Koriakiego. No właśnie, czyli wyspa map, wskazówek, wyspa słowa, a nawet sami znaleźliście tam coś dla siebie. Przed chwilą słyszałem, jak czytaliście fragmenty. To teraz czas na ofiarę. I właśnie tutaj jesteśmy. Przed nami stół Aslana. Posłuchajcie. Kamienny nóż! To jest stół Aslana! Tobie przypada rozmach! To ten sam stół, na którym dokonała się pewna szczególna ofiara. Ci, co byli z nami podczas pierwszych rekolekcji lub też po prostu dobrze znają pierwszą część narniskiej opowieści, pamiętają z pewnością najważniejszą rzecz, jaką Aslan zrobił dla Edmunda. Gdy ten zbyt mocno związał się z białą czarownicą i zdradził swoich bliskich i stał się niewolnikiem złego, który zgodnie ze sprawiedliwością wtedy powinien zapłacić za swoje czyny. Była to jednak dla niego cena zbyt wielka do uniesienia. Czarownica żądała jego głowy, którą miał zgodnie z tradycją oddać na kamiennym stole. Ale wtedy z pomocą przyszedł Aslan. Postanowił, że poświęci się za Edmunda i odda za niego życie. To dzisiaj przychodzą mi ciarki, gdy wspomnę sobie to wydarzenie. Ale ponieważ Aslan umarł niewinnie, leżał na tym stole tylko chwilę. Śmierć musiała zostać zwyciężona, a razem z nią ta biała czarownica. No, pamiętam tamtą historię, ona była dawno temu. Co? I co? Nie rozumiesz? To ten sam stół. Kiedyś był miejscem ofiary, a dzisiaj został zastawiony do tej wspaniałej uczty. No, tak zostajmy i jedzmy. Czekaj. Mamy przed wszystkim odnaleźć naszego kapitana, pamiętasz? On coś mówił o jakichś dziwnych 7 mieczach, które dają prawdziwą moc. Ciekawe, co to może oznaczać. No, wiecie co? Pomyślcie. Czego w naszej historii może być 7? O czym moglibyśmy pomyśleć o 7 rzeczach? Nie chcę się wymądrzeć, ale jak ksiądz pyta, to pewnie o sakramenty chodzi. To poszukajcie. Może znajdziecie na mapach Koriakiego? No to szukajmy. Ooo,
mam jeden. Chrzest. A tutaj drugi, to chyba bierzmowanie? Gdzieś tu może coś... Ja znalazłem trzeci. Z krzyżem. Sakrament pokuty i pojednania. O, a czwarty jest w szpitalu. Jako najlepsza pomoc medyczna. Namaszczenie chorych. Piąty, o tutaj jest. W jakimś miejscu, to chyba seminarium. Czyli to musi być kapłaństwo. Szósty. W jakimś miejscu dla zakochanych. Małżeństwo. Akurat. Niech mnie nie kocha. I jak tam? Macie już wszystkie miecze? To słuchajcie, połóżmy je na wspólnym stole. No i co? I nic się nie dzieje. Oja. Ciekawe dlaczego. Wie, że to nie będzie działać. Nikt mnie tutaj nie słucha. Czekaj. Chyba nam brakuje jednego miecza. O czymś zapomnieliśmy. Co ty gadasz? Przecież no na mapie go nie było, no wszystko przeszukaliśmy. No jak brakuje miecza? Weź ty się. Nie, już rozumiem. Michał, to po prostu jest nie ten stół. Jak nie to? No patrz, to jest stół bajkowy. A my mieliśmy szukać prawdy. A nie bajek, no przecież, no tak, ta historia. Co? No ona jest prawdziwa, wydarzyła się naprawdę, tylko przy innym stole. On istnieje, nawet wiem gdzie. Chodźcie! Nikola, czekaj na mnie. Michał, no chodź. No gdzie idziecie? No ja mam dosyć. A jedzonko? Chodź, nie mamy czasu. Witajcie! A co ksiądz tutaj robi? Nic księdzu nie jest? Nie, nic mi nie jest. A piraci mieli księdza porwać. Piraci, gła zielona, piraci, gła. Nikt mnie tak naprawdę nie porwał. Byłem tutaj od początku. Jak to? A tak to. Mówiliśmy, że dzisiaj będzie wasz najważniejszy żeglarski egzamin? Właśnie się skończył. Zdaliście doskonale. Gratuluję waszej spostrzegawczości, odwagi i jasnego umysłu. A przede wszystkim gratuluję wam wiary. No to my się tak martwiliśmy o księdza, a siódmy miecz? Jest tutaj. Wygląda trochę inaczej, ale zawsze tutaj był. Mówiłam ci, to jest ten stół, o który chodzi, najważniejszy stół na świecie. Tak. Jeśli tylko pamiętamy, że Aslan to bajkowy symbol prawdziwego lwa Judy, to wiemy, że ta historia wydarzyła się naprawdę i co najważniejsze, ciągle się wydarza. Właśnie tak. Jezus, prawdziwy lew Judy, tak naprawdę oddał za nas życie na krzyżu. Zrobił to za każdego z nas, bo każdy z nas mniej lub bardziej przypomina w swoim życiu grzesznego Edmunda. Wydarzyło się to kiedyś w historii, ale dokonuje się to ciągle. No właśnie. W naszej bajkowej historii, na tym samym stole, na którym dokonywała się ofiara Aslana, została zastawiona prawdziwa uczta. Ten sam stół, a dwa różne wydarzenia. Tak było w naszej baśni. A w rzeczywistości to ciągle dzieje się tutaj, przy tym ołtarzu. Prawdziwy Aslan, lew Judy, Jezus, zaprasza nas na ucztę, by nas karmić samych sobą. Ale to jest przede wszystkim również miejsce prawdziwej ofiary. Robi to ciągle i nieustannie, codziennie. Jest gotowy dawać się nam jako pokarm.
daje nam swoje ciało i swoją krew, aby nas umacniać na wszystkich drogach naszego życia. Ale jest to również miejsce prawdziwej ofiary, bezkrwawej, bo On tutaj podczas każdej mszy świętej jakby na nowo oddaje za nas swoje życie. Ofiara i uczta w jednym wydarzeniu. Ale historia. Aż ciarki po plecach przechodzą. To nie historia. To się dzieje teraz. I to jest właśnie źródło siły wszystkich waszych mieczy. Wszystkich sakramentów. A zwłaszcza tego jednego. Eucharystii. To może złóżmy je tutaj i zobaczymy, co się stanie. Może zaświecą prawdziwą mocą. Na pewno zaświecą, ale światłem, którego nie zobaczymy naszymi oczami, ale naszym sercem i naszą wiarą. Dlatego nie trzeba ich tutaj fizycznie składać. Wystarczy uwierzyć Jezusowi na słowo. W końcu nasza droga to droga wiary. Jeśli się na to zdobędziemy, to każdy sakrament, każda spowiedź święta, każda Eucharystia będzie dla nas absolutnie niezapomnianym wydarzeniem, które będzie dawało nam prawdziwą moc. Ja cię to już chyba nigdy nie będę tak samo podchodził do mszy. Nigdy już się nie będę nudził. A jak nieraz się zachowywałem na mszy, ojejku. A widzisz, mówiłam ci, że na dzisiejszy dzień trzeba się odpowiednio przygotować. No ale co zrobić, aby ta chwila była taka piękna i emocjonująca, jak nasze dzisiejsze spotkanie? Co zrobić? Ja myślę, że trzeba po prostu uklęknąć przed Panem Jezusem i po prostu trwać na modlitwie. Właśnie, dlaczego nam kręcząc od tego tylko nagi bolą? Ojejku, jejku. Z relacji wielu świętych wiemy, że każda msza święta to niesamowite wydarzenie, że uczestniczymy w niej nie tylko my ludzie, ale jest tutaj wtedy całe niebo. Są wszyscy święci i błogosławieni Kościoła. Są nasi bliscy zmarli również, którzy już są w niebie, a jeszcze świętymi nie są ogłoszeni. Są wszyscy aniołowie, których kapłan wspomina w radosnej modlitwie, tuż przed radosnym hymnem, święty, święty. Oni wtedy śpiewają przecież razem z nami, oni się razem z nami modlą. I oni, aniołowie, jednej rzeczy nam zazdroszczą, że my już za chwilę do swojego serca przyjmiemy prawdziwie Pana Jezusa, a oni nie mogą, są duchami, tego nam zazdroszczą. My, moi kochani, wtedy klęczymy. Gdyby oni mieli ciało, to na pewno by też klęczeli. A my chcemy przez to oddać chwałę Panu Bogu. Chcemy Go uwielbić. Chcemy się też przed Nim uniżyć, bo to jest najważniejsza część Eucharystii. A my tak często robimy to tak bardzo niedbale. A postawa klęcząca to wyraz naszej miłości. To wyraz czci do Pana Jezusa. Ważne, by trwać w niej z jak największą dbałością, nawet jeżeli czasami bolą nas kolana. To jest nasz dar, to jest nasze uniżenie, to jest nasze odwzajemnienie miłości, którą zostaliśmy obdarzeni przez samego Pana Boga. Wtedy też łatwiej będzie nam się skupić na ołtarzu, łatwiej tak okiełznać swój umysł i otworzyć serce. Możecie mi wierzyć lub nie, ale coś w tym jest. Jest to jakąś prawdą, że to klęczące ciało, ono jeszcze bardziej pomoże spotkać Pana Boga, pomoże więcej zrozumieć. Nasz umysł i serce będą łatwiejsze do zrozumienia. Będziemy potrafili bardziej wniknąć w te wszystkie tajemnice. Będziemy rozumieli, co to znaczy coraz bardziej kochać Pana Boga. Kochani, jeśli do tej pory udało się Wam zauważyć podobieństwa naszej narnijskiej historii do tajemnicy Eucharystii, to dzięki Duchowi Świętemu, który tak pokierował nasze myśli i naszą wyobraźnię, teraz możemy już zobaczyć wszystko. Historię o lwie Aslanie, kamiennym sztylecie, jego ofierze i jego stole wymyśloną przez autora naszej baśni już znamy.
Możemy ją polubić, możemy się nawet nią wzruszyć, ale wiemy, że jest to tylko baśń. Nigdy natomiast nie możemy zapomnieć o tej tajemnicy, która wydarzyła się naprawdę. To tajemnica Jezusa, Jego krzyża i Jego stołu, który stoi w każdym kościele, jak to mówił ksiądz Sylwester w pierwszym odcinku po jego wschodniej stronie. To stół, na którym On sam codziennie oddaje się za nas, daje nam nowe życie, chce nas karmić samym sobą i chce wśród nas przebywać. Aż trudno uwierzyć, że to wszystko prawda, a nie baśń. To, że jest tak naprawdę, potwierdza nam Jezus, ale nieraz wspomaga naszą wiarę różnymi nadzwyczajnymi wydarzeniami. W wielu miejscach, jak choćby w Lanciano, którego wspomnienie widzimy teraz za sobą, czy też w naszej polskiej Sokółce, czy w Legnicy, wydarzyły się cuda, których nie da się wytłumaczyć inaczej, jak tylko uznając to wszystko za prawdę. Ale trzeba nie tylko uznać, ale pokochać. A kocha się wtedy, gdy jest się blisko. Stąd nasze ostatnie już rekolekcyjne zadanie. Bardzo proste i trudne zarazem. Wybierzcie się w najbliższym czasie na mszę świętą. Nie taką niedzielną, na którą chodzicie z obowiązku. Przyjdźcie wtedy, gdy nie musicie. Starajcie się przeżyć mszę świętą wtedy najpiękniej, jak się da. Zadbajcie o wszystko, co możecie. O piękny strój, o odpowiednią postawę i otwarte, czyste serce. Ci, którzy już przyjmują komunię świętą, niech będą wtedy na to gotowi. Niech to nie będzie przymus, ale wasz radosny dar dla Niego. A On na pewno się wam odwdzięczy. Dziękujemy wam za to kolejne spotkanie. Zapraszamy was już na ostatnie. A na razie pomódlmy się bardzo gorąco, wychwalając Pana Boga za Jego tajemnicę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.